dana akcja, na której dzisiaj jesteśmy, ona jest po to, po pierwsze, żeby wesprzeć związek taki, można powiedzieć, polsko-ukraiński, bo naprawdę jesteśmy bardzo wdzięczni za wsparcie. Wsparcie jest ekstra. Żadne inne państwo nie dało takiego wsparcia, jak nam dajecie. Chcę podziękować od całego serca za to i zrobić jeszcze coś korzystnego dla przyrody. Z tego, co widzę, tutaj jest no, w miarę czysto. Widać, że tutaj jakieś tam paczki, jakieś tam takie drobne rzeczy leżą na ziemi. To wszystko posprzątamy dzisiaj. Zorganizowaliśmy worki, rękawiczki. Wszystko to mamy. Teraz to mamy ekipę naszych znajomych, tych ludzi, które nas tak samo podtrzymują, nasi Ukraińcy, które zmogli dzisiaj przyjechać i nam pomóc. Tutaj są miejsca, gdzie są i papiery różne, i szklanki, i tak dalej. Zorganizowaliśmy akcję renowacja Wisły. Ona obejmuje niektóre funkcje i takie cele. Pierwsza cel to jest wdzięczność ukraińskiego narodu do polskiego narodu za takie przyjęcia, za to, co jak rodzina nas przegarnęła. Druga cel to pokazać przykładem dla młodzieży, dla dzieci, jak trzeba dbać o przyrodę, o wodę. Planujemy te akcje robić na stale, więc to tylko początek. Planujemy tak samo po tej akcji przyszłości, tak zamierzamy jeszcze wysadzić, mamy sadzonki dębowe, będziemy sadzić dęby, będziemy dalej sprzątać rzeki, to jest taka pierwsza wstępna, można powiedzieć, akcja.